startu. No czas na prezentację, czas na wywiady, właśnie pomału dobiega końca i czas na rywalizację. Przypominam niektórym, że to są Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski, nie odpuszczamy panie Marku i wszystkim Markom, nie tylko panu Markowi Dudzińskiemu, ale i Markowi Plawko. Przypominam, że to są cztery okrążenia, a nie jedno. Cztery okrążenia, pełne cztery okrążenia. Już są blisko linii starty. Przypomnę komendy dla niektórych, którzy zapomnieli. Będzie pierwsza komenda na miejsca. Gotów, to się pochylamy i na strzał startujemy. Ale jeszcze ostatnie instrukcje, jak dotyczy to wszystkich, jak jeden mąż, pan Aleksander Żurawski, rączka w górze, czyli można działać. Paweł, startuj. Uwaga zawodnicy, na miejsca. Pochylamy się przy tej linii. Gotów. I zaczęły się Mistrzostwa Polski dla niektórych. Po wielu latach dla niektórych po raz pierwszy startują w Mistrzostwach Polski. Różne taktyki widzimy po tych 20 metrach. Bardzo różne. O sylwetkach nie wspomnę. I kto na prowadzeniu? Kto na wiemy kto? Czyli Biuro Sportu z dystansem z tyłu. Delektuje się biegiem. Wojciech Sanecki, lekkoatletyczny strój na pewno na 100%. Sofia na razie na trzecim miejscu, ogląda się, czy kogoś ma za sobą. Tak, jeszcze wciąż kilka osób jest. Sofia za tobą. Gdzie jest Marek Plawko? Drobi przed płotkiem. Marek, tam piąty płotek powinien być, ale go nie ma. Biegnij dalej, nie oglądaj się. Jeszcze ci zostało trzy okrążenia, trzy i pół właściwie. Wojciech Sanecki. I Agnieszka Kobus, depcze mu po piętach. Wojciech Sanecki, Agnieszka Kobus, potem Sofia Enaui, Joanna Jóźwik, Marcin Lewandowski. Ależ oni sobie tam ucinają pogawędkę. Zobaczymy, czy przyspieszą. Jeszcze rozmawiają o taktyce, a czas na rozmowę o taktyce już chyba mamy za sobą. Wojciech Pańczyk, Wojtek, pozdrawiamy cię. Zaraz porozmawiamy o najciekawszym biegu w Polsce. Wings for Life, tym za rok w Poznaniu. Marek Pawgo właśnie przebiega. Panie Marku, ostatnie 3 metry. Już by chciał pan kończyć, a tu proszę bardzo, taka niespodzianka. I brawa, brawa, Marek Dudziński. On też już ma za sobą pierwsze kółeczko poniżej 2 minut, więc nie jest źle. Nie wiem, czy jest dobrze, ale na pewno nie jest źle. Piotr Pietrzak również trzyma się dzielnie ostatnie. Panie Piotrze, jeszcze trochę, już jest z górki, już to co najgorsze za wami, czyli ten początek. Wojtek, nie oglądaj się, albo się obejrzyj na moment, bo chyba tracisz dystans. To się raczej nie oglądaj, bo jak się obejrzysz, to już stracisz na bank. Ta pani za tobą, to pani Agnieszka, może porozmawiajcie chociaż przez moment. Bo coś czuję, że ten pociąg odjeżdża. Wojciech Sanecki traci prowadzenie. Panie Wojtku. I teraz mamy biegi w parach. Potworzyły nam się pary na tym biegu. Kto by przypuszczał, że Mistrzostwa Polski będą sprzyjały kojarzeniu się par sportowych. Kolejne dwie pary, dwie panie, dwóch panów. No różnie tutaj się to układa nam. Wojtek Pańczyk właśnie przebiega, charakterystyczna żółta koszulka. Marek, to są Mistrzostwa Polski. Marek, to są wciąż Mistrzostwa Polski mimo wszystko. A tutaj już piłkarska rozgrzewka. Tomasz Lipiński i Kanal Plus Sport, to co biega, zrobił 20 wywiadów, 40 przysiadów, 100 pompek. No i teraz przeplataneczka. Marek Dudziński oklaskiwany przez Tomasza Smokowskiego. Brawo Marek, tak jest. Widać, że ten doping niesie, on pomaga. On jest nieodzowną częścią tak spektakularnej imprezy jak otwarte Mistrzostwa Polski Amatorów na jedną milę.
I właśnie przed momentem gospodarz tego obiektu, pan Andrzej Mastalerz, przebiegł. I panu Andrzejowi również zostały dwa okrążenia do pokonania, a na prowadzeniu patrzymy, o jeszcze biuro sportu z dużą gracją delektuje się tym biegiem, delektuje się mistrzostwami Polski. Obecnością na mistrzostwach Polski i zmiany na prowadzeniu. Marcin Lewandowski, tak jest, domagał się tego dzwoneczka, on go zna, jak mało kto. Agnieszka Kobus, ona na trzeciej lokacie, Joanna Jóźwik, Sofia Enaui, uśmiechy oczywiście tam w strefie fotoreporterów, no wytrenowane do perfekcji, ale one też naturalne, wdzięczne, czarujące, Daniel Bogacki, widać, że ten doping jest potrzebny, biega dla Louis, zdradzę, żona Luisa Bogacka. Zawsze go dopinguje, jak mu się nie chce wyjść pobiegać, to ona zawsze sprawia, że on po prostu na trening rusza. Radosław Skubaja właśnie wbiegł na ostatnie okrążenie, Wojtek Pańczyk również, Marek Plawgo ostatnie okrążenie, pierwszy raz usłyszał dzwonek na zawodach lekkoatletycznych. I patrzymy, dwóch panów, Jean-Marc i Marcin Lewandowski. Oni już tutaj tak zmierzają, nie pobiją Jarosława Sałamachy z drugiej tury. 5-10 to był jego czas, ale Marcin Lewandowski, Marek Dudziński walczy o to, żeby go nie minęli, żeby nie zdublowali. Brawo Marek, tak, to jest sprint na trzecim okrążeniu, a Marcin i Jean mijają linię mety jako zwycięzcy tej serii. Anna Jóźwik, Sofia Enaui, ramię w ramię, równiuteńko. One proszą, żeby wystartować jeszcze w kilku biegach, bo chcą dzisiaj zrobić trening biegowy, regeneracyjny, spokojny, więc to była tylko przystawka do dania głównego. I Wojciech Sanecki również jest już z nami na linii mety. Oficjalne Mistrzostwa Polski w biegu na mile, przypominam, pod patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Ministerstwa Sportu. Marek Plawgo, ależ on teraz przydusił ostatnie kółko. Mówił, że będzie inaczej, że pierwsze będzie mocne, a potem jeszcze szybsze. No i słowa dotrzymał poniekąd. Chciał poczuć tartan, mam nadzieję, że nie padnie zaraz na ten tartan. Marek, trzymaj się, jeszcze trochę się trzymaj. Skubas, wiem, że nie było lekko. Skubas też na mecie, wielkie brawa, brawa dla Rabka Skubai. I Daniel Bogacki, jak podniesiesz rękę w górze,